przekształć wyrażenie, zmieniając wykładniki potęg na dodatnie i oblicz jego wartość dla x równego 2. Mamy x do minus trzeciej razy 5 do minus drugiej razy x do kwadratu. Pamiętajmy, że x do potęgi ujemnej to jest to samo, co 1 dzielone przez x do tej samej potęgi dodatniej, czyli x do potęgi minus a to 1 przez x do potęgi a. Teraz skorzystajmy z tej zasady. x do potęgi minus trzeciej zapiszmy jako 1 przez x do potęgi trzeciej. 5 do potęgi minus drugiej zapiszmy jako 1 przez 5 do kwadratu. I jeszcze mnożymy wszystko przez x do kwadratu. W liczniku mamy 1 razy 1 razy x kwadrat, co daje x kwadrat. A w mianowniku x do sześcianu razy 5 do kwadratu. 5 kwadrat to 25, a x do kwadratu w postaci ułamka to x do kwadratu dzielone przez 1. Więc w mianowniku mamy 25 razy x do sześcianu. Napiszmy 25 razy x do sześcianu. Uprośćmy dalej, bo licznik i mianownik dzielą się przez x do kwadratu x kwadrat dzielone przez x2 to 1, a x do sześcianu dzielone przez x2 to po prostu x. Można też użyć innej własności potęgowania. x kwadrat dzielone przez x do sześcianu to jest to samo, co x do potęgi 2 minus 3, czyli x do potęgi minus 1, a x do minus pierwszej to jest to samo, co 1 dzielone przez x. Jeśli poprawnie wykonacie te działania, wynik będzie taki sam. Po uproszczeniu mamy. 1 dzielone przez 25 przez 25x. Mamy też obliczyć wartość wyrażenia dla x równego 2. Gdy x równa się 2, mamy 1 przez 25 razy 2, czyli 1 50. I gotowe. Przekształciliśmy wyrażenie, zmieniając potęgi na dodatnie. Tu wszystkie wykładniki są dodatnie. A potem podstawiliśmy x uzyskując 150.